siemanko, witajcie. Dobrze, że wpadliście, no bo mieliśmy porozmawiać, tak jak mówiłem wam w piątek. Dzisiaj będzie mały statementik, ale nie tylko, bo chcę wam pokazać też jeszcze jedną fajną miejscówkę tutaj w Bydgoszczy, o której nawet mało ludzi w Bydgoszczy wie. Także no, chodźcie, to pogadamy i wam wszystko pokażę. Pierwsze, co w sumie powinniście tak najbardziej wiedzieć, to jest to, że no gdzieś tak od początku tego roku nasze drogi z portalem mtbxc.pl się no gdzieś tam rozjechały, ale wszystko jest jakby ok, mi się wydaje. Ja na portalu jeszcze parę razy się pojawię ze swoim tekstem, z prezentacją roweru na pewno. Natomiast gdzieś tam swoje rzeczy chciałbym bardziej publikować tutaj, czyli na YouTubie, bo gdzieś tam do wideo jest mi bliżej, o czym jeszcze kilka słów za chwilę. Od początku gdzieś tam, kiedy jakkolwiek zacząłem robić media, czy to kiedy już pracowałem w sklepie z rowerami internetowym, to cały czas gdzieś miałem w głowie to, żeby te materiały wideo produkować jak najbardziej. Zresztą moja przygoda z wideo zaczynała się dawno temu od imprez głównie drum and bassowych, gdzie robiłem wizualizację dla DJ-ów. No i tak stopniowo zacząłem się bawić w filmy i chciałem to przenosić właśnie też gdzieś tam na pole rowerowe. I kiedy robiliśmy portal, no to zawsze chciałem też te treści wideo robić, natomiast bardzo szybko doszło do weryfikacji, że zrobienie dobrego materiału wideo z rowerami jest cholernie trudne, jeśli chodzi o posiadany sprzęt i posiadanie dużo wolnego czasu, żeby wyjść w teren, mieć czas nakręcić, robić duble, trzeba mieć też dobrego ridera. Tak naprawdę gdzieś takie w miarę dobre efekty zaczęliśmy osiągać w zeszłym roku z Dawidem Jankowskim, Jankesem. No i dalej będziemy to tutaj kontynuowali na YouTubie, bo chcę właśnie takich filmów robić jak najwięcej. Zwróciłem się do tylu znajomych, ilu mam, żeby sprzęt mógł się tutaj pojawiać w miarę często. Natomiast jak widzicie, nazwa kanału zmieniła się na program cykliczny. To jest co prawda tymczasowa nazwa, tak mi się wydaje, bo chciałbym jakąś inną nazwę do tego kanału stworzyć. Może wy mi coś podpowiecie. W każdym bądź razie, jak kombinowałem jakąkolwiek nazwę kanału ze swoim nazwiskiem, czyli Hoppe, no to kurczę, wszystko co mi się wchodziło do głowy kojarzyło się ze Hop Cycling Maćka, więc nie chciałbym tutaj gdzieś pod łokieć wchodzić. Więc kombinuję dalej i może coś innego wymyślę, natomiast tymczasowa nazwa to jest program cykliczny, bo program cykliczny będzie także co wtoreczek publikowany, póki co wtoreczek, no bo no, w czasie tej pandemii to jeszcze nie wiadomo, czy jakieś newsy będą, więc nie chcę wam mówić, że będziemy nie wiadomo ile razy w tygodniu, ale na razie jeden odcinek w tygodniu myślę, że starczy, a resztę będę starał się robić jakieś tam właśnie tak jak dzisiaj, trochę vlogowo może odcinki, bo jest kilka miejscóweczek też, żeby wam pokazać ciekawych, a skoro idę na rower, to przecież GoPro mogę ze sobą zabrać i coś wam ciekawego pokazać. Ale jest też jeszcze jedna ważna rzecz, o której trzeba powiedzieć. Powiem wam, czym ten kanał nie będzie. Ten kanał nie będzie kanałem wszechwiedzącego specjalisty od wszystkiego, bo na wszystkim się nie znam. Nie powiem wam jak trenować, zresztą spójrzcie jak ja wyglądam, ja nic nie wiem o trenowaniu. Ja jeżdżę dla przyjemności. I w związku z tym samym też wam nic nie powiem o diecie kolarskiej. Znajdźcie sobie od tego innych specjalistów. Ja wam mogę kilku polecić, takich, którzy się na tym naprawdę znają. Nie wiem, obejrzyjcie sobie kanał Radka Kozala, czyli FTI Cycling, przepis na trening. Możecie oglądać to, co nagrywa czasami w internecie Kuba Krzyżak. No jest naprawdę dużo takich trenerów, prawdziwych trenerów, czy Michał Bogdziewicz, którzy wam coś sensownego doradzą. Pamiętajcie, tam szarlatanów internetowych, co wiedzą wszystko o wszystkim, to nie, niekoniecznie. A jest takich kilku, nie? Co dalej? Nie powiem wam też, jak naprawić za bardzo rower, bo generalnie mój rower to raczej zawsze jest w serwisie, jak ma coś do zrobienia. Ja na rowerze to generalnie jeżdżę. Mogę wam ewentualnie to, co ja, znaczy ewentualnie to będzie główne przesłanie tego kanału. Ja generalnie na rowerach już myślę, że ponad 120 jeździłem, tak trochę dłużej. W sensie powiedzmy około tygodnia, dwóch tygodni, tak żeby ten rower poczuć.
Długo też siedziałem gdzieś w sklepie internetowym i trochę poznałem potrzeby klientów. Mam też no, bardzo dużo znajomych, którzy mają różne potrzeby, jeśli chodzi o rowery. I myślę, że co nieco wiem o tym, jak niektóre komponenty mogą wpłynąć na to, jak się jeździ na rowerze, a także trochę mi się wydaje, że potrafię znaleźć rower pod konkretne potrzeby. Czy to rower używany, czy to rower nowy, to ma dla mnie mniejsze znaczenie, ale wydaje mi się, że na tym polu się dosyć dobrze czuję i dlatego właśnie chciałbym na tym kanale pokazać jak najwięcej rowerów, żebyście mieli łatwiejszy wybór, kiedy będziecie jakiś rower wybierali. Albo czy to będzie jakiś inny sprzęt, chciałbym po prostu tego powiedzieć jak najwięcej. I oczywiście pewnie zdarzy się tak, że będzie jakiś sprzęt, który będzie zły i trzeba będzie opowiedzieć o tym, że to jest złe. No tak to już wygląda. Natomiast ja nawet jak pisałem na portalu o czymś, albo jak nagrywałem filmy o jakimś sprzęcie czy o rowerze, to zawsze starałem się znaleźć jakieś, może nie to, że na siłę zalety, ale bardziej chciałem dojść do tego, dla kogo taki rower albo taki sprzęt będzie potrzebny. I myślę, że to jest najważniejsze, bo ja jednak trochę ufam ludziom, którzy te rowery produkują, że oni robią konkretne badania rynku i wiedzą, że jednak jest jakaś grupa ludzi, która taki rower będzie potrzebowała. Natomiast to zadaniem, moim zdaniem zadaniem mediów, czy ludzi, którzy piszą o rowerach w internecie, jest to, żeby tą grupę jakby zdefiniować i powiedzieć tej grupie, że hej, zobaczcie, to jest rower dla was. A jednocześnie, żeby te inne grupy też były świadome tego, że w sumie, wiecie co, ten rower może niekoniecznie jest dla was, zobaczcie może ten, ten i ten. I jakby tego chciałbym się trzymać. Tak, to jest, słuchajcie, to miejsce, które chciałem wam dzisiaj pokazać. Ono tutaj przez nas jest nazywane Sacharką. No bardzo takie intrygujące miejsce, bo całkiem w centrum miasta. Tam są bloki z osiedla Bartodziejek. Tego może tutaj nie być widać na GoPro, tam z góry wam później pokażę. W każdym bądź razie to jest miejsce, które ma swoją historię jeszcze w czasach, kiedy na Bydgoszcz mówili Bromberg. I raczej się tu mówiło częściej po niemiecku niż po polsku. W każdym bądź razie tutaj było po prostu jeziorko, stawik, kąpielisko takie miejskie. Gdzieś może wytargam, bo widziałem kiedyś zdjęcia właśnie z tego miejsca, jakieś takie stare, czy jakieś obrazki, czy coś takiego. No może tu gdzieś wam wkleję w opisie. No, w każdym razie taka miejscówka, dosyć nieoczywista i fajnie sobie ją zobaczyć, w ogóle dookoła przejść. Tu jest dużo piachu, tutaj ciężko jest jechać rowerem, ale fajnie sobie porobić tutaj jakieś zdjęcia klimatyczne i tak dalej. Polecam wszystkim. A jeszcze wracając na chwilę do kanału, bo pewnie ktoś by chciał zapytać, no ale co tam ze sportem będzie, no to mówię, będzie program cykliczny na pewno i tam będzie dużo wiadomości sportowych. A jeśli chodzi o tam takie bardziej takie publicystyczne tematy, to chciałbym gdzieś tam swoich opinii, znaczy nawet nie chodzi o to, że swoich opinii, ja już generalnie nie mam za bardzo opinii o kolarstwie. I bardziej bazuję już chyba na tym, jakie rzeczy dostaję. Ja ufam w to, co mówią trenerzy, w co mówią zawodnicy. Przestałem gdzieś tam z tym dyskutować, bo no bo po prostu nie jestem w ich butach i nie chcę toczyć dyskusji z ludźmi, którzy po prostu lepiej się na tym znają wszystkim i tyle. Jeśli ktoś to lubi, to proszę bardzo, ale ja raczej tego nie mam zamiaru robić, bo no nie, to jest coś, co na dłuższą metę nie ma sensu, bo po prostu psuje trochę roboty tym wszystkim ludziom. No, oni wiedzą dokładnie, co mają robić, mają takie, a nie inne możliwości i oni sami niech z tym handlują na swój sposób. Ja mogę tylko powiedzieć, że trzymam za nich kciuki i jak tylko będą mieli sukcesy mniejsze albo większe, to postaram się o tym mówić, o ile będę o tym wiedział. Tak właśnie wygląda, prawda, ekran, jak się chce nagrać w pijachu jakiś film. Buty i tak będą do umycia całe. No ale jeszcze wracając w sumie, bo małe podsumowanie trzeba tego filmu zrobić. Po pierwsze, będę częściej tutaj na YouTubie niż na MTBX.pl. Po drugie, trochę więcej vlogowych treści. To, o czym nie mówiłem w sumie, to też może trochę jakichś kulisowych tematów a propos produkcji wideo takiego sportowego. I nie tylko, jeśli moi klienci się oczywiście zgodzą. Prezentacje rowerów i sprzętu
o tyle, o ile to będzie możliwe. Sport w programie cyklicznym, no i to by było tyle, nie? A, no i pomyślcie, bo ja nie mam pomysłu nad nazwą, więc myślcie cały czas o tej nazwie, jaka by tu mogła być, bo program cykliczny, to tak jak mówię, tylko chyba chwilowa rzecz. O, tu ktoś ma domek, żeby się skitrać. No, także to by było na tyle. Widzimy się niedługo. Dawajcie tam subskrypcje, lajeczki, wiadomo. I widzimy się w kolejnym wideo. Na razie.